Cześć, Trymfachle, przedstawiam wam mojego nowego tutaj przyjaciela, Lucky Capriti. Znaczy jeszcze to nie jest mój przyjaciel, na początku trzeba go zniewolić. Ale tak, dzisiaj idziemy w te miejscówki, tutaj przez przypadek się zbliżyłem i zobaczyłem, że jest jakiś small settlement w ogóle. No i w drodze w to miejsce znalazłem, po drodze w to miejsce znalazłem tego ziomka. Dawaj, bijemy go. On będzie łatwy w miarę, ty, ale bijesz go czy nie bijesz? Dobra, bijesz. Myk! Ty coś potrafisz? Ale nie, nie zrzucę go, nie zrzucę go. Coś ty zrobił? Elektryczny jakiś. O, tu jest elektryczny. Chodź tu, dziadu, masz. Tego też muszę łapać. Nie zbliżysz się? No chodź. Dobra, idzie, idzie, idzie powoli. Dobra, teraz rzucamy tego. No i se walczcie. Ale tego nie pchaj, tylko go bij, kurde. Podpaliłeś go? Dobra, wracaj się, wracaj się, wracaj się, wracaj się, wracaj się. Czekaj, czekaj, czekaj. Najlepszy sfir? Ile to będzie? 54%, okej, okay, niech będzie. O, co jest? Ty, nie no, luźno, luz. Zrąbij się. O, tu jest w ogóle jakiś nowy ziomuś. On zaczął mi się pojawiać tak często dosyć, ale go nie brałem go w ogóle, bo go na odcinku nie widzieliśmy. On tu jest wszędzie w ogóle, nie wiem skąd. A, dobra, on nie żyje już. Za bardzo, za bardzo, za bardzo. Myk. Dobra, znajdzie się kolejny. Nogi i pyk, 10. Potrzebuję te elektryczne fragmenty do stun batona między innymi. Ty, to jest wiocha, to jest bez kitu wiocha, po prostu normalna wiocha. To jest taka jaskinia, czy tu jest dungeon jakiś, czy tak sobie po prostu to jest? To jest dungeon! Boss level 13, czekaj, czekaj, czekaj. Najpierw tutaj. Co my tu mamy? Czy z tobą można gadać? Można gadać. I eksplorowałeś kiedyś jaskinię? Słyszałem, że jest tam dużo unikatowych pali. Co więcej, możesz znaleźć skarby. Daj mi znać, jak znajdziesz jakieś jaskinie, co? Mordo, jest obok, patrz, tam, tam. Można cię obudzić? Można. Siema, jeszcze ci tu nie widziałem, z daleka przechodzisz, bla, bla, bla. Bla, bla, bla w sumie. Ktokolwiek jest tu... Ej, czekaj, merchant? Wondering merchant. Ty, ja cię zabiłem. Jezu, high great medical supply za 3 koła, Jezu. Wheat 1 za 100, electric organ za 200. Chłopie, czy ciebie nie powaliło przypadkiem z tymi cenami? Co najwyżej mogę ci sprzedać jakieś dziadostwo. Chcesz jajko jakieś komonowe? Masz. Za jednego? Wow. Ty to masz cenę. Straż miejska, level 30. PDF officer. To jest jakiś gość od kulek? Pal merchant. Bez kitu można pala kupić, ale ty masz takie beznadziejne, takie słabe. O, można mu sprzedać też coś. Ale znowu masz ceny takie trochę... bez sensu ta wiocha, nic tu nie ma, panie. King Paka! Czekaj, to jest Mel Paka, tylko że z koroną? Nie da się tego powiększyć, tego kółeczka. Co w ogóle? Dobra, panie, idziemy do jaskini. Grałem dużo w Minecraft Dungeons, także dungeony są dla mnie praktycznie niczym. Okej, mamy tutaj jakiś podstawowych ziomków. Weźmy sobie ich, rozwalmy. No, po robocie. Czekaj, co to jest? Czy to jest paldium? W takiej ilości? O mój Boże, ale to jest farma paldium! Trzeba było tu wcześniej wbić. Jakby ja i tak, to po prostu biorę sobie, mi nie wiem, pingwin robi w młynie. Ale dobra, czy tam jest jakiś krab śmieszny? Mówili, że tu jest dużo unikatowych pali. Kwiatki świecące? Nie, to są grzybki. Cokolwiek? Nie, ozdobne. Fudler, jakiś krecik. Krecik puka w taborecik. Ty się wracasz? Ciebie tu tak trochę dziubniemy parę razy. Myk i pyk. Zarąbiliście. Po aktywacji wykrywa pobliskie rudy. Nic ciekawego. Ścieżka się rozdziela na 3 inne ścieżki. Ty myślałem, że to będzie taki bardziej prosty dungeon, a tu są jakieś ścieżki w ogóle. Trzeba łazić po tym jak po jaskiniach normalnych. O, tu jest siarka w ogóle! Nie trzeba w góry łazić. Droga z kamyczków, które się tworzą dopiero kiedy idę. Aha, już się nie tworzą. Kilamari. Jakaś śmieszna latająca doniczka. Myk! Nie wyszło. I myk! I myk. Łatwo. No, parę lotnia. Kamyczki, pojawcie mi się. Dziękuję. 10 level rubi. Gdzie jest? Który 10 level? Ty jesteś 10 level? Ty jesteś tym bossem? Panie, przecież ty jesteś niczym. Ej, tak, to jest ten boss. I myk. O kurde, ile ja HP zdjąłem. Bo jak ja na nim jeżdżę, to on mi dodaje dodatkowe obrażenia. Dragonowe, o kurde. Ale chłop hupnięty. No, złapałbym cię, złapałbym cię. Ale nie, to nie był boss, prawda? To nie był jeszcze, czekaj, czekaj, to był boss. To już jest koniec dungeonu i co, dostałem leaf dungeon. Aha. Dwie skrzynki i znikam. Ej, lipa, ty. Myślałem, że to trudniejsze będzie jakieś. Tu trzeba było już znać się wcześniej iść, ale w sumie też nie dostałem tam nic specjalnego. Tu jest ulepszenie. A jeszcze statuetka. W ogóle tyle statuetek ostatnio zebraliśmy, że już ulepszenie sobie wziąłem. Tam na górze jest, kurde, na kamulcu. Jak ja mam się tam dostać? Kurde,
O, tu jest jakiś most w ogóle, trzeba by się tam dostać jakoś. Ty no, może jak sobie zejdę z niego i sobie tak powchodzę, wyjdzie to? Ty no, wyjdzie, ale jakby to była taka pionowa skała, to by nie wyszło absolutnie. Czekaj, 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 no weź tu wleź. Czy ty jesteś? Black Marketer. What? Ej, on tu jest zawsze, czy on tak po prostu osy się pojawia? Ale ty brzydki jesteś. Czym ty jesteś w ogóle? I trade in any kind of PAL, whether it's stolen PALs or even prohibited types, take a look. Kup kontrabandę? Dawaj, co ty masz specjalnego? Nox, Melpaka, Melpaka? Dinosom. O, to gdzieś przy bazie jakiś taki namłaził. Vele, to jakiś boss był gdzieś taki. On nie ma nic specjalnego, chyba Medicine Production ma spory. Lunaris. Coś potrafisz? Nie wiem, kurde, jest, że anti-gravity, ale co to ma mi znaczyć? Jakby, skąd ja mam wiedzieć, co on robi? To mi nie daje żadnego info w ogóle. No, 13 tysięcy. Mogę ci coś sprzedać. Czekaj, czy ty przypadkiem nie dajesz lepszych cen niż na ten głupi ziomuś? Jakby mam ich za dużo, także... Why not? Sprzedam ich kilka. Masz? Ty, w sumie jakby tego i tego mogę kupić. Tych dwóch. Zobaczymy, co oni robią. Lunaris zwiększa moją pojemność, jakby tam manipuluje grawitacją i wtedy zwiększa jej pojemność. Tak samo kotek zwiększa, tylko kotek jeden zwiększa chyba o 50, także trochę lipa. Paldium fragment w ogóle z ciebie dropi, wow. Ty jesteś... A, ty jesteś jak ten król pingwinów, tylko że król pingwinów sprawia, że dropi więcej z ognistych, a u ciebie dropi więcej z ziemistych. Spoko, I guess. Przynajmniej ich poznaliśmy. O, jeżyk. Jolthog? Elektryczny jeż, wow. Ale jak cię tu walnę, żeby cię nie zabić, bo ani jak śpią, to otrzymuję więcej obrażeń. Masz pochodnią, myk! Myk, myk i łapiemy gościa. Łatwiutko, możemy go kill-offem też zdzielić. Nawet od tego brwo sporo. I możesz nim po prostu rzucić tam przeciwnika i wtedy zrobi boom elektryczny. No i oczywiście potrafi produkować elektryczność. Tutaj The Dreamy rozwalają obóz bandytów. Zarąbiście, a kto jest w środku? W środku jest Leafmung. Tu actually przydałby mi się glider jakiś. Chyba, że zrobimy tak. Myk. O kurde, udało się. Ezo, tam było drugie. A na górze widzę co? Jajco. Nie no ty, ale dosłownie jakieś jajo tu jest. A, Rocky jak zwyczajne. Kurde, ale dużo stąd widać, a ty jak coś się tu wspiął? Przecież ty tu nie mogłeś. Tam jest jakaś wieża, czy my ją znamy? Tak, to jest nasza wieża. Znajoma. Tam jest jakaś wieża, strasznie wysoko, o co chodzi? Czy to jest ta, którą znamy? To może być ta. Tam jest jeszcze coś na górze. To jest gdzieś tu. Mordeczko, jeszcze raz to zróbmy. I myk! Ale ukryte czasami są te effigy. O kurde, ale Melpaka, co jest? Kingpaka! Ale heca, ale śmieszne, ty! Ej, to bez kitu jest król jakiś. Nie, 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 nie! Miałeś drugiego tego, poksa wziąć! Nie, nie, coś ty! Ale kula! Chłopie, masz bigo! No chłop łatwy będzie. Ej, ej, chodź tu, chodź do mnie. Będziemy ich tu co razem. Myk! Nie wyszło! Nie, 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 biegnij, biegnij, biegnij! Dobra, pyk. Dragon Burst. Siup. Dobra, spierdzielamy. Hop. Zarąbiście. Chyba niewiele mi da. Nie! Ja chyba wolałbym po prostu nie obrywać, co? Bij się sam. Ja rozwalę Melpaki. Strzelić taki heada, ono już większe życia nie ma. Ty, mój chile też już większe życia nie ma. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Dobra. Grintel, bij. A ciekawe, czy jak on ma takie skoki, jakbym mógł na nim jeździć, bo można? To czy ja mógłbym jakoś tak, nie wiem, ładnie się wspinać na coś? Zakładam, że to jednak trudno tym kontrolować. Jeszcze Jinxy stwierdził, że będzie mi nawalał, no dzięki. Dobra, wracę się. Ile procent? Mało, mało, mało. Bierzemy lepszą kulę. Lepsza kula 13%! Co? Dobra, 15. To nie jest dużo. Jezu. Ale ja chcę go mieć, muszę go mieć. Dobra, 15%, wal. Będzie? O kurde, ty, za pierwszym razem! Ej, o co chodzi? Że bossy tak łatwo wchodzą. Dlaczego bossy tak łatwo wchodzą? Gdzie ty jesteś? Kingpaka, ty powinieneś być tam, gdzie jest Melpaka, ale nie jesteś. Ej, dzik! Kingpaka jest, kurde, nisko, jest tuż nad Mamorestem. King of Muscles, can be ridden, można nim jeździć. Pomaga nosić zasoby, zwiększając moje carrying capacity. No spoko, i można go ujeżdżać. To dla mnie bardzo git. Dobra, mamy w bazie do zrobienia całkiem sporo. Ogólnie to ulepszyłem sobie bazę, wystarczyło tam chyba wheat plantation tylko zrobić. Wziąłem sobie właśnie tutaj te wheat plantation i nie robię chleba, tylko robię te
kanapki takie, bo wystarczy jeszcze dwie gutki dodać i masz całkowicie lepsze jedzenie, nie? Kolejny upgrade wymaga weapon workbench, także tego już nie chciałem Belfast robić, bo to już jest coś nowego. Pomimo iż jest strasznie łatwe do skraftowania. Tylko gdzie to zrobić tak, żeby było ładne? Może tu? Tutaj jest jajko! I to jest huge jajo! Największe jakie znaleźliśmy. Warsect. Warsect? O kurde, ty, to jest na... Ale potężny, co to jest? Gdzie to w ogóle przebywa? W jednym miejscu, gdzieś daleko. Ja tego bym nigdy nie znalazł. Coś mnie atakuje, dobra. Kiedy walczymy razem, to wtedy zwiększa moje defense i nakłada fire damage do moich ataków. Mordo, ty będziesz moim wojownikiem numer jeden. Weźmy sobie, odblokujmy mega grappling gun. Hip lantern, to będzie po prostu światełko. Ej, co jest? Co? Co się wydarzy? Ej, chłopaki! Rescuing? Co się wydarzy? Chopie! Bij ich! O co chodzi? Przecież to był nieskończony damage! Dobra, oni już uciekają, ale coś się wydarzyło? Coś tu zabolało? Ucierpiało coś? O co chodzi? Mój kurczak dostał 9999 obrażeń. Minor injury. Minor injury. Tak, malutkie obrażenia. Tak, troszkę co oberwał, nie? Tak troszeczkę. Handgun mogę już zrobić, tylko high quality pile oil. Ten high quality pile oil może, mogę mieć tylko z tego Green Taila i z Mel... jakieś tam ogniste, które z klatki uwolniliśmy. Także jest problem z tym, ale sobie to odblokuję. Tutaj jest production assembly line. To jest do craftingu znowu, a czy to wymaga... Tak, to wymaga... elektryczności. No z elektrycznością jest problem. King Paka Saddle. Chcę sobie ogarnąć siodło do tego. I tyle w sumie. King Paka Saddle jest rare w ogóle już. Latarnia jest tania, chociaż dycha Ancient Civilization Parts. Stun Baton mogę już zrobić. To sobie wezmę, na pewno zrobię. No siema. Co tam? O ty! Ale tego dużo mam. Rubin. Gemstone, dat, bla bla bla. A, można to po prostu sprzedać. Wziąłem sobie, tu postawiłem wszystkie struktury zwiększające jakieś tam, nie wiem, efficiency i tak dalej. Co by se było i pomagało. I zinkubujemy jeszcze coś, co? Będziemy tu inkubować ile tylko się da. Skoro za friko, a ja mam dużo. Seems a little hot. I... znikasz. Jest cool. Ale śmiesznie, jak taki żuczek sobie coś transportuje. Jakieś małe dziadostwo, ale fajny ty! A jakiś skill z tobą jest związany? Nie. Kurde. Weapon workbench, co ja tu mogę zrobić? Mega grappling hook. Biorę. Muszkiet mogę też zrobić. Za high quality pile razy 5, chyba coś zrobię. No bo muszę mieć coś takiego. Upgrade bazy, potrzebuję więcej pali tutaj. A, po prostu wsadź więcej pali, okej. Okay. Handiwork, niech ktoś mi pomoże. Ta grawitacyjna. Dawaj, chodź. Upgrade. Power generator i sphere assembly line. A to może być mały problem. Nie mam na generator. To jest ten problem. Stun baton. Duże, ty masz durability? 300. Okej, okay, w sumie git. King Paka Saddle. Jezu, ty jesteś ogromny! O mój Boże! Ale fajny! Patrzcie to! Myk, myk! Ale ty skaczesz. Słabo. A jakbym pobiegł? Kingly Slam. O? Czy ten Green Tail miałby tak samo? Trudno nim sterować. Powerbomb. O kurde, ale on jest potężny! I Powershot po prostu. To znamy. Jak Melpaka normalnie. Jezu, ale on jest dobry, ty. Pal SS Condenser. O Jezu, to jest duże. Myślałem, że to małe będzie. Jak ty działasz? Ty jesteś w stanie jakoś łączyć ich. Select Base Pal. Weźmy na przykład tego, co nie? Pulse to use as essences. Tak, to są te gwiazdki! I on wtedy mu zwiększa max health, attack i defense. I ten fluffy shield, tego skilla on mu zwiększa. Dobra, ja bym zrobił... Ja jakby w sumie mogę zrobić jakiegoś takiego opelambola, nie? Chyba, że czekaj. Jakby użyć Lucky Lambola na przykład. Lucky Lambol. I wtedy poświęcamy tych zwykłych dziadów. Co nie? Dawaj, begin. Tak. Complete. Super. Co i teraz mogę go wziąć jeszcze raz? I myk. O, to już jest 16, o kurde. Chociaż co jest lepsze, Lucky czy Boss? Nie wiem, no ten Grintel na pewno jest lepszy. Zrobili mi grappling hooka? Jak to działa? Gdzie ty to możesz wsadzić? Aha, tutaj. Jak ten grappling hook by teraz zadziałał? He? Nie? Nawet tu nie? Okej. To na jaki zasięg ty walisz?
O, dobra. Przydałby się jakiś lepszy. Dobra, weź latarenkę jeszcze zrób. Przyda się w nocy. Nie chcę mi się z pochodnią latać. Jest, ten ziomuś jest tutaj. Myk. I hop. Gdzie ja go niby znalazłem? Co to jest za diabeł? Incineram, co to jest? Gdzie ja go niby widziałem? Nightwinga to widziałem na pewno. Mosanda i Mosanda Lux jest co innego. To jest jakaś ewoluowana wersja? O, on czasami wykupuje kości z farmy. Ej, to jest bardzo dobrze, bo kości będą mi potrzebne do cementu. I potem cement będzie potrzebny bardzo. Aktualnie kości to głównie z dzików mnie brałem. Więc bardzo mi się przyda ten ziomuś. No widzicie, czasami taki jeden lamusek, no wygląda jak lamusek, ale tak naprawdę on ci jest bardzo potrzebny, nie? To jest jakaś kurde brama wielka, co jest? Ej, idziemy tam, chłopaki. Bridge of the Twin Knights. A, czyli to jest po prostu most na górę i tu nie ma nic ciekawego? Podwodny jakiś ziomuś, co? Czego on jest w wodzie? Gdzie to jest? Gdzieś tu, w środku wody. Co w ogóle? Ty! Wodny ziomuś! Jak słodko śpi... Nie! Nie strzelaj! No to mordeczko, się obudzisz szybko! I myk! Ej, ale nie, słabo, czekaj. Powerbomb. Byk, nie wyszło. Nie, jednak trafiłem. Siup. Wiesz co, weź zjeżdżaj. Tego tutaj. Siup. O kurde, ale bańki. Dobra, myk. Nie. Chłopie, zabijesz mnie. Nie wiem, czy taki jest twój cel, ale nie rób tego. Ja ci mówię, nie rób tego. Masz tego ziomka. Ziomek, pomóż. Pomóż, fast. Nie! Nie bańki! Tylko nie bańki! Ja pierdzielę! Ile ja mam życia? Ja prawie nie mam życia! Jakbym w ciebie próbował rzucić? Mało. 36. Najlepszą kulką. Dobra. Kulki. I masz! Być złapany? Będzie złapany, będzie, na luzie. Nie, nie jest! Ups! Lady of the Lake. Jak w Wiedźminie. Już level upa dostałem. O, można ją ujeżdżać, żeby chodzić po wodzie jak Jezusek. Dodaje water damage, kiedy na niej jeżdżę. No i wtedy jest, ona ma watering 3. Okej, czyli taki super watering ziomek. Mam arrest. 33. Na razie to ja prawie nie żyję. O, czekaj, czym ty jesteś? Jakiś nowy ziomuś. Fajny kapelutek. Jakiś plagus, tylko chodzący jakoś jak głupi. I myk. Okej, Chodź, gdzie ty? O, ty się teleportujesz! Klasyczna kulka. Pyk. Gdzie ty jesteś? Chodź tu. Pospamimy ci tymi kulkami, jak się uwolnisz. Co? Nie! Ale przynajmniej go złapię? Czopałem go! O mój Boże. Czekaj, ej, teraz mogę zobaczyć... mogę zobaczyć co i jak to wygląda. Tu jest mało. Tu jest dużo, tu jest... Pal population, tu jest w ogóle na full wszystko. Ale to nie pokazuje poziomu trudności zbytnio. Forgotten Island. Far from the main island. No one seems to be living on the island. Temperatura niska. Living here is difficult. Aha, czyli trzeba przeczytać opis i wtedy tam ci powiedzą, czy łatwo jest tam mieszkać, czy trudno. Wezmę sobie tutaj i się tam przejdę. Przy okazji odkryję jakiś świat. A ja chciałem mamo restat wódz. Jezu, jak daleko. A ja już przy jakiejś podróży szybkiej byłem. Widzę gwiazdkę na niebie. Taką zieloną. Odnalazłem swoje rzeczy. O, ty, krowy! Krówki. Gdzie ja to niby widziałem wszystko? Skąd to się wzięło? Gdzie ja to widziałem? Ho, to jest wszędzie w nocy. Gdzieś tam na górze. Nie, po prostu jak go aktywujesz, to tam zaznaczonego przeciwnika jakoś mocno atakuje i tyle, bla bla bla, chłop w sumie jest niczym specjalnym. Ale krówka to może się przydać, bo tutaj jest mleko. Można mieć... Ale zmęczona życiem krówka. Masz, będziesz pracować niewolniczo. To urozmaici twoje życie. Masz kurde stun button, pyk, gdzie uciekasz? Pyk, ale to nic nie... O! To nic nie bije, ale za to potrafi zrobić tak. Ja po prostu produkuję mleko. O, tu jest ten czerwony, ten taki śmieszny. To jest chyba ten, co widzieliśmy tam go w paldeku, a ja go normalnie nie widziałem nigdzie. 50% średnią kulką, łatwy. Można na nim latać! Increases damage to weaken enemy. Aha, no tam w głowę i inne takie punkty zwiększa obrażenia. Na którym level jest twoje siodło? Zakładam, że już jestem w stanie. O!
Zwiększa efficiency mining, biorę. Lepsze łóżko dla mnie, nie wiem po co to w ogóle. Mi wystarczy spać na podłodze, mordeczko. Mam to siodło na 21 levelu w ogóle już. Ja jestem trochę w tyle z tymi palami. Kolejny bosik. Bushi, level 23, ale ty jesteś w dungeonie, nie? To ja do dungeonu chyba nie chcę iść. Tam chyba są jakieś trudniejsze ziomki. O, czekaj, to jest Sui, a tu jest Sweepa. To jest mocniejsza wersja tego Sui, ziomka, co tam mieliśmy go. Ty jesteś łatwy, kurde, 11 level. Złapię cię. Albo nie? A, zapomniałem go złapać. A dobra, i tak by mi się nie przydał. Czekaj, Sweepa i Sui to jest to samo, czy po prostu inny... O, to nie jest to samo. Chłop mógłby być lepszy. Dobra, jeszcze tu wrócimy. O, mamy tego dinozaura. Myk, już raz go próbowałem złapać, tylko że on strasznie mnie mocno tłukł. I to nie wyszło. A teraz to taki lamusik jest. O kurde, ale forteca wielka, co ta jest? Ty w sumie nic nie potrafisz zbytnio. To są ruiny jakiegoś... zamku... Ha. Ja bym się tam dostał. A mój grappling hook tam nie dosięgnie, nie? Nie, nie ma opcji. Ty, a ja mam w sumie taki głupi pomysł, nie? Myk. Ej, udało się! Udało się! Ja nie wierzę, to się udało. Ale tekstury rozwalone... Coś tu jest w ogóle? Nie wiem. Mount Obsidian. A mówiłem, że coś obsidianowego gdzieś było, ale to tam na górze było takie obsidianowe. Tu! A to co to jest? I ty, gorąco tu jest jakoś, o co chodzi? Przecież tu nic nie ma. To tylko jakieś ruiny są obsydianowe czy coś. Czekaj, weź mi tutaj zrób mojego ziomka. Ej, ja obrywam. Ja otrzymuję obrażenia. Czekaj, szybka podróż. Lecimy na szybką podróż. Jak najszybciej. Cokolwiek tu jest? Jakieś pale? Coś, nie wiem, super ognistego, fajnego? Nie, chyba nic tu nie ma. Jakiś hit resistant armor byłby potrzebny tutaj już. Kurde, co to jest? Ancient Civilization Ruins. Kurde, ty, co to jest za miejsce w ogóle? Ty, w sumie to sporo zrobiliśmy dzisiaj. Patrzcie, my to odkryliśmy wszystko tutaj. Ładnie, 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 ty. Idzie powoli do przodu. Chociaż dalej tego pal oila nie mam nigdzie. Chyba, że na te green taile po prostu będę polował gdzieś w nocy. O, one są tutaj wszędzie w nocy. Dobra, to muszę na nie polować. Jeszcze jak to siodło będzie wyglądać? Jak to będzie działać? Czarne jajco i z tego jajca... Tombat, aha. Dobra, mordeczko, pokaż. Mogę na tobie jeździć? O kurde, ale zarąbisty. Czekaj, hop. Rise to jest space. No dawaj, do góry, do góry, do góry. Co, ty nie potrafisz do góry bardziej? Potrafisz. Zarąbisty jest, ej. On jakby ma tryb chodzenia i tryb latania. Jak chodzi, to po prostu jakoś tak skacze, a on nie chodzi. On dalej lata, ale on wygląda jakby chodził. W sensie jakby tak działa. Że skacze i w ogóle, nie? I wtedy stamina sobie odnawia. Dziwne jest, ale fajnie. Ale to mi pomoże mocno. Bardzo mocno mi to pomoże. Czekaj, widzę tutaj jedną, drugą, trzecią, czwartą wieżę. Cztery wieże widzę. Więcej nie widzę. Czy to będzie wszystko? Cztery wieże? Czekaj, 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 czekaj. A to nie jest piąta? Pięć wieży mamy. Zgoda. Jest pięć tajnych achievementów. Z czego jeden to jest właśnie ta wieża, co już ją zrobiliśmy, czyli tak, pięć wież jest tylko. Dobra, znaczy tylko, no jest pięć wież po prostu. Dobra, także w następnym odcinku myślę, że oswoimy sobie Mamo Resta i weźmiemy jeszcze, oczywiście pobiegamy dalej, znowu będziemy odkrywać. A na dzisiaj to będzie tyle, macie podobało, do zobaczenia i siema.